Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Pozdrawiam Was serdecznie z Polski. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w krakowskim zoo. Wybieramy się pierwszy raz z Emilią i z Krystin, żeby zobaczyć zoo krakowskie. Jest z nami Angelika, jest z nami Maciek, nasi przyjaciele, bardzo bliscy. I zaraz idziemy do środka, tylko musimy kupić bilety. Zaczynamy odcinek. How you like the winter jacket? It's nice? Hmm? Hmm? You like it? Yes. Goody? Yes. Emmy. Emmy, how is your winter jacket? Good. Good? Where are we going? To see the animals. Animals? Which animals do you want to see? Everything. Okay. That's good. Jak widzicie, Emilia jest przygotowana na zdobywanie K2, czyli w Polsce, no bo akurat w cieniu jest 12-14 stopni, więc nie jest jakoś tak mega gorąco. W słońcu jest oczywiście dużo lepiej. No ale się już musieliśmy już kupić kurtkę zimową, musieliśmy kupić jakieś bluzy dla dziewczyn. No i zaraz idziemy do środka, tylko jeszcze czekamy na bilety dalej. Mogliśmy kupić wcześniej, bo można kupić online, ale jakoś tak nikt nie pomyślał o tym. Jak zawsze, wszystko w gorącej wodzie robione, tak? Dobra. Emmy Flamingo! It's from Japan. Yeah. Japonska? Yeah. Military Macau. Arab. Wow! Getting cold. Cold? You want to close your jacket? Yeah, close. Close the jacket. Tady je taky pan města. To není. Jo, Faster. Emmy, what is that? What is that? I don't know. You don't know? It's yeah. Nice? Yes, I want to touch it. You want to touch it? Are you sure? Mm-hmm. And sure it don't bite you? Yes, I will touch in the back, Collie. Okay, then stand up. But if he bite you, it's not my fault, okay? Okay. Good. No i słuchajcie, chodzimy po tym zoo i naprawdę jest bardzo przyjemnie. Na pewno pytacie się, jaka jest różnica pomiędzy Filipinami w zoo, a na przykład tutaj. Więc jest naprawdę ogromna różnica. W Polsce to zoo jest no, zdecydowanie bardziej zadbane. To jest zoo krakowskie w tym momencie. Na Filipinach, jak byliśmy raz tylko w zoo, przeważnie tam są bardziej popularne oceanaria, więc zoo wyglądało bardzo tragicznie. Byliśmy tam akurat w czasie, kiedy, no wiecie, to były te czasy, kiedy dużo ludzi nie wychodziło w ogóle na zewnątrz, więc była taka sytuacja, że pojechaliśmy do tego zoo, miałem nagrywać z tego filmik, ale po prostu się przeraziłem, bo te zwierzęta były naprawdę bardzo wygłodniałe, nie było tam ludzi odwiedzających tego miejsca i nawet lew, który tam był, słuchajcie, wyglądał tak jakby nie jadł od 2 tygodni. Dowiedzieliśmy się od właściciela, że ten lew je chyba 8 kg mięsa dziennie i nie ma na tyle wyżywienia. Zostawiliśmy nawet specjalnie jakieś pieniądze dodatkowe na to mięso, żeby jakoś dożywić to. Później się okazało, że była akcja organizowana na Filipinach, żeby też właśnie na jedzenie dla tych zwierząt, które są w tym takim małym, powiedzmy, zoo na wyspie Negros. I od tego czasu już tam nie wróciliśmy, bo po prostu ja powiem Wam szczerze, nawet nie czułem się z tym dobrze. No ale to tutaj zoo w Polsce, w Krakowie, jak wygląda, jest po prostu rewelacyjnie. Emilia się naprawdę bardzo dobrze czuje, Krystyna jest zadowolona. Nawet znaleźliśmy jakieś tam kilka odmian ptaków, które były akurat sprowadzone specjalnie z Filipin, więc
więc nam się to podobało. No a teraz jesteśmy w takim małym zoo dla dzieci, więc prawie tutaj można podotykać te zwierzątka. Jak zresztą widzicie, Emilia tam bawi się wspaniale. I idziemy dalej teraz na duże koty, coś większego zobaczyć. Jak na razie Emilii najbardziej podobała się żyrafa, bo pierwszy raz ją widziała w życiu. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Może coś innego, może jej się zmieni, może będzie chciała coś innego zobaczyć. Idziemy dalej. Hej! Hold them. Hey! English, come here! Jestem w ogóle! Idzie! Idzie! Chodź tu! Come here! Chodź tu! Zróbmy sobie. They're the same, but this. Hey. It's coming. Oh, give me my 100. You see? Ah, the small one, yeah. Can touch this one. Look, this one is so nice. You also scared? I like the smaller one. You like the small one? But if it bite you? Nope. I want to touch it. Chyba się schowały. I don't see. Dobra, uwaga. Emmy, what is there? I know turtle. Turtle? They go inside the house? Yes. Maybe they are scared of you. Whoa. I'm not scared anymore. You're not scared? Yeah. But you see, it's for the big boys only. No. You see the. Oh, let's go. We have ice cream. Emmy, what do we have at? Twisty twist. Twisty twist? Ice cream? They're good? Uh-huh. Christina, how is kebab? It's kebab? It's kebab. Mixed kebab. It's good? Mm-hmm. Dobre? Dobre. Dobre. No, to dobrze. Say hi, I'm Emilia Baran. And the scene in the back. Okay. Dad, I can't see you. You see me? Yeah. Now I can see you. How is the zoo? You like it? Yes. All the animals are nice? Yes. You touch some animals? Mm-hmm. Hmm? I like them. Which one? Giraffe? Yes. Giraffe is the best, yeah? Yes. Okay. Oh, white panther, I think. Oh. Do no, you see it, Emmy? Yeah. Oh, you have to catch your shape, so he's good. Wake him up. Ha. Ha. So wake up. Wake up. He's still sleeping. Why? So big. You see the small one? It's walking. Look, going down. Going there, there, straight. No i córka sprzedana, Angelika. No niestety. Zostawiamy ją w Polsce, tak? Nie, no.
The mama by się zapłakała przecież. No. You stay in Poland? No. Yes? Are we going back to Philippines or you stay in Poland? Stay in Poland. Yeah. You hear, Christine? We move to Poland? Mm-mm. No. Only for vacation. Only for vacation. Every year. No, to może co roku będziemy przelatywać. No więc tak, słuchajcie, chodzimy sobie dalej po zoo. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Emily się super podoba, Christine się super podoba. I pomimo tego, żebyście pomyśleli, że na przykład na Filipinach jest dużo więcej innego rodzaju zwierząt, bo tak oczywiście jest, które są dla nas naturalne, to jednak w polskim zoo można zobaczyć naprawdę przeróżne zwierzęta, które występują na całym świecie, a nie tak jak tylko na przykład na Filipinach są przeważnie lokalne zwierzęta. No, są oczywiście jakieś tam jeszcze przywiezione zwierzęta, ale jest tego na pewno dużo mniej niż tutaj, w takim na przykład krakowskim zoo. Więc kolejny plus dla Polski, dlatego że tutaj jesteśmy i naprawdę no mega nam się podoba. Ja powiem szczerze, troszeczkę już jestem zmęczony, bo już chodzimy chyba no praktycznie prawie trzecią godzinę, no ale trzeba powolutku, bo dzisiaj jest naprawdę, są wakacje, jest bardzo dużo osób. Podejrzewam, że gdybyśmy przyjechali w weekend tutaj, to by była jeszcze większa masakra, ale nie ma aż tak dużych kolejek, można było sobie zjeść na spokojnie, nie ma kolejek, żeby gdzieś tam wejść, żeby podejść, żeby sobie zrobić zdjęcia ze zwierzętami. Naprawdę jest super. Cieszę się, że znajomi, nasi przyjaciele, najbliżsi zaprosili nas tutaj na wycieczkę, zabrali nas samochodem, bo możemy sobie coś więcej naprawdę zobaczyć. No ale najważniejsze jest to, że słuchajcie, dziewczyny są szczęśliwe. No i nawet Emilia już ściągnęła kurtkę zimową, więc podejrzewam, że powoli się klimatyzuje do naszej pogody. Ale po prostu jest cieplej, bo jest godzina druga po południu w tym momencie. Wydra, Emi. Wydra. Co mi nie? Wydra. Suku? Look, it's swimming here again. Punie. That was close, yeah? Yes. You scared? Yes. Na domacie. Of course, it's so cool. Mom. Wydra, say wydra. 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 Mom, come here. I see it, I see it. Don't see it here. Yes. What is that, Emmy? Monkey. Big monkey? What does the monkey say? Ooh, ha. Emmy, nice fish? What? Yes. Yes. Why they're not moving? Because they don't have a space. They're swimming in the small aquarium. You try to put your hand there, Emmy, and they will bite it. Słuchajcie, właśnie wyszliśmy z terrarium i naprawdę takie dziwne uczucie. Było tam trochę różnego rodzaju zwierzątek z Filipin, trochę takich, powiedzmy, gdzie występują w różnych krajach, no ale tak przynajmniej 3 czy 4 z nich jadłem. Dziwne uczucie. I dziwnie ludzie na to reagują, jeżeli po prostu powiedziałem, że to próbowałem. No ale naprawdę nie są złe. Nie są złe. Nie wiem, czy to warto się do tego przyznawać, ale trudno. Okay, let's go for the next monkey. No, let's go to the flamingo. Flamingo? Yeah. What is the best animal for you? Flamenco. Flamenco? Yes. Not elephant anymore? Not yeah. Not all of the monkeys. And I like flamenco. You like flamenco, okay. Why you like flamenco? Because they're so sweet. They're so sweet, okay. No i oczywiście najważniejszy punkt zwiedzania zoo. Sklep z pamiątkami, tak? Moja żona i Emilia już tam siedzą w środku i zaraz będę wiedział, ile będę musiał zapłacić. Ale oczywiście wam o tym nie powiem,
Bo jeżeli będzie zbyt drogo, to po prostu nic nie kupimy, a kupimy w sklepie, w Biedronce, w Żabce, czy w jakiejś innej... innym sklepie, bo tutaj pewnie będzie drogo. Zresztą zaraz zobaczmy. Emmy, can you find something for you? Mama, ja wziąłem pizzę. Szybko się zaczyna. No dobra, ceny na pewno tutaj są fajne. Something small, Emmy. Flamengo? This is flamengo. To jest flamingo? Flamingo. It's not flamingo. Penguin milk. Penguin milk? What they doing? Ale w sumie to wygląda jak mleko z pingwina. Tamte były z niebieską wodą, więc mi się wydawało, że jest lepsze dla niej niż taką białą, a ona mówi, że nie, ona woli w mleku. Penguin milk, yes? Yes. And you like it? Then maybe you can sit. Okay? Jeszcze tylko została Christine, żeby kupiła jakieś magnesy na pamiątkę i najprawdopodobniej wracamy do domu. The other one is only zoo. And what do you have? This one? Magnet. Magnet. And you like it? How you like the zoo? It's good? Which animal is the best? I'd say the elephant is elephant. Big, but short. Your first time you see the elephant? No. No? This one is different from our elephant. Yeah. We have black elephant. Asian and elephant. Tall. This one is small? Because maybe it's a baby. Maybe it's a baby. We'll see. No i słuchajcie, małe podsumowanie tego. Zoo naprawdę niesamowite. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej mi się tutaj chodziło, niż bym chodził na Filipinach. Na Filipinach, no tak jak wspomniałem wcześniej, jeździmy bardzo często dalej do oceanarium. I to jest takie nietypowe na Filipinach. Zoo, w takim typowym, dużym zoo filipińskim jeszcze nie miałem przyjemności być. I raczej z tego co wiem, to ciężko się tam chodzi, bo no jest po prostu bardzo ciepło. Tutaj dzisiaj akurat mieliśmy pogodę, jak widzicie, polską, polskie lato, takie naprawdę bardzo ładne polskie lato. Rewelacyjne, można powiedzieć, bo było trochę cienia, było trochę słońca, ale przyjemnie się chodziło. Spędziliśmy ponad 3,5 godziny chodząc po tych wszystkich miejscach, przeglądając to, jeszcze zatrzymaliśmy, żeby coś sobie zjeść, tak to było na 20-30 minut, ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Bilety wstępu chyba kosztowały około 30 czy 38 zł za osobę. Ogólnie naprawdę, no nie ma jakiejś tragedii. Jeżeli przykładowo chcielibyście iść do oceanarium na Filipinach, na przykład w Cebu, to jest wydatek około 80-85 zł. Nie wiem, czy ile oceanarium w Polsce kosztuje, jak wygląda. Natomiast te oceanaria na Filipinach, w Manili czy też w Cebu są naprawdę, no są niezłe, ale to już nie jest to, co jest na przykład tutaj na wolnej przestrzeni na ponad 16 hektarach, co w tym momencie wyczytaliśmy zresztą z magnesu, którego Christine kupiła, że to jest ponad 16 hektarów już tutaj całego tego zoo, więc naprawdę bardzo fajny teren, bardzo spory teren. Co też mnie zszokowało i Christine na przykład bardzo w pozytywnym stopniu, że jest też kilka zwierzątek, które są typowo przywiezione z Filipin, które tylko i wyłącznie na Filipinach występują. Oczywiście nie było czegoś takiego jak tarsiery, które są tylko i wyłącznie na Filipinach, no bo chyba to jest w ogóle zakaz tego wywożenia z kraju, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli jestem w błędzie. No ale tak jak mówię, no kolejne zaskoczenie Polską i naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Wszystko było super, wyjazd naprawdę niesamowity. Emily się mega podobało, Christine się mega podobało. Zresztą teraz idziemy właśnie na parking, już się bawi zabawkami, które sobie kupiła. I no, co więcej mogę powiedzieć? Wszystko super. A ja w tym momencie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że podobała się kolejna relacja nasza z Polski. Kolejna pewnie będzie za kilka kolejnych dni. To dostaniecie w ten weekend. My jesteśmy w zoo w czwartek. Dzisiaj jest chyba czwartek. Ja już w ogóle tracę dni powoli, bo tak naprawdę jesteśmy cały czas na wakacjach. Ale dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za Wasze komentarze, dziękuję za Wasze wsparcie na Patronite. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!